Pytanie pierwsze. Czy chcecie, żebyśmy zaczęli już grać? Ale jeszcze mocniej. Czy chcecie, żebyśmy zaczęli już grać? Zadaj posłuchaj na kluczu od DJ Alkoholika. Rozmawiam właśnie z Sidneyem Polakiem. Jest on na przykład producentem płyty Radio PZ oraz członkiem zespołu T-Love. Powiedz mi, jak układała się współpraca z PZ-em? Z PZ-em? Do pewnego stopnia bardzo dobrze, a później trochę gorzej, no. A z czego to w ogóle wynikło? Jak to było? To wiesz, nie jest to temat na taki krótki wywiad. Okej, dobra. Różne tam po prostu były przygody. Okej, dobra. Powiedz mi, czy często bierzesz udział w takich akcjach charytatywnych? Wiesz co, czy często? Zdarza się, aczkolwiek nie jest to bardzo często. Nie jest to bardzo często, ale jestem bardzo szczęśliwy, jak mnie właśnie tutaj zaprosiliście i no naprawdę i fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo wam dziękuję za gościnę, trzymajcie się, naprawdę zapraszam wszystkich na koncert, jeśli ten wywiad zobaczycie przed koncertem, a jeśli po, to dziękuję bardzo za, mam nadzieję, miłą zabawę. Co sądzisz o tym, żeby do takich akcji charytatywnych włączyć taki pomysł jak Drift? Myślę, że to dobry pomysł, bo przyciąga wielu klientów i chętnych, żeby zobaczyć pokazy i że myślę, że to jest dobra akcja. Co państwo sądzą o takich akcjach charytatywnych jak Juliada? No, w każdym razie bardzo dobre akcje. Żona oddaje też krew. Jestem dawcą krwi, zapisałem się do Banku Szpiku i sądzę, że każdy powinien takie coś czynić. Sądzę, że to super pomysł, żeby pomóc komuś, kto tego potrzebuje. Jest to bardzo potrzebne. A tak naprawdę strasznie nas zaskoczyła frekwencja osób, które brały udział w pokazach driftowych. Na początku ruszyło to no, ciężko, ludzie nie widzieli, co się dzieje, ale za chwileczkę jak ruszyło auto, jak usłyszeli, co się dzieje, wszystkie bilety nam się sprzedały. Często występujesz na takich imprezach jak ta? Wcześniej zdarzało się to bardzo rzadko, mam nadzieję, że to jest dobry początek. Cieszymy się, że bardzo chętnie ludzie przychodzą, oddają krew i są osoby, które zapisują się na szpikosy. To też nas bardzo cieszy. Okej. W takim razie my bardzo dziękujemy Rafałowi za to, że przyczynił się do organizacji tej imprezy. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo, teraz piosenka z naszego miasta, Radio Warszawa.